Przede wszystkim ja ten materiał dam chyba na początku, bo ja nie wierzę w to, co się wydarzyło. Wycieczka się udała, za chwilę zobaczycie, bardzo fajna, energetyczna i w ogóle. Zrobiłem 22 km, co później też zobaczycie. Idea jest taka, że wydłużyła mi się trasa z 15 do 22 km i czekałem już na pociąg na tym 22 km piechoty. Okazało się, że był wypadek na trasie Hel Gdynia Główna. Ruch przy pociągu wstrzymany na nie wiadomo jak długo. Ja mam 22 km w nogach, godzina jest 16, po 16 ja z jakiegoś Rekowa idę do Redy Głównej na przystanek na SKM-kę, na cokolwiek z innej magistrali. Więc to jest mikro przygoda. No naprawdę, naprawdę kurde, będę miał w nogach. Szok. Ja tam dojdę, zresztą ja tam dojdę, to chyba to już będzie po ciemnicy. 30 km w nogach powinno być. Nikogo nie ma, więc może zacznę, pozwolę sobie tutaj, dalej nie wiem jak będzie, więc jest pusto. Nie wiem, czy to, co robię, jest dokładnie najmądrzejsze, bo tak jak ostatnio wspomniałem, się rozkładałem w zeszłym tygodniu, a byliśmy w lesie. Przez tydzień faktycznie byłem, zwłokami się troszkę rozchorowałem, teraz jestem trochę bardziej chodzącymi zwłokami. Trasa będzie miała 15 km, mamy coś w okolicach 19 października. Pociągi. Pogoda trafiła się ładna. Jest słońce, ma być 15 stopni, więc jeszcze chcę skorzystać z tej aury. I pomimo, że nie do końca jestem zdrowy, to właśnie ten kawałek zrobić. Łącząc dwie pasje, to jest rzadki dla mnie widok. Wschód słońca. Jest sobota, godzina. Tutaj patrzę, bo jest zegarek, więc nie muszę patrzeć na rękę. Mamy godzinę 7.34, 8.06. Mam pociąg z Polregio do Gdyni. Następnie zwyczajowo, bo większego wyboru nie ma, przesiadkę na skład, nie jest elektryfikowany. I udajemy się właśnie do Pucka. Więc mam nadzieję, że będzie fajna wycieczka, fajne odcięcie się od całego tygodnia. I start w nowy, wspaniały świat. Wschód słońca, w moim wydaniu, to jest rzadki widok. Zachodów mam zdecydowanie więcej przeżytych.
Pucku. Sezon letni zacząłem 20 marca, sezon letni kończę 20 października. Ostatnio szliśmy szlakiem Swarzewskim do Władysławowa, 12 km. Tym razem pójdziemy szlakiem krawędzią Kępy Puckiej. Mój dystans to będzie do Mrzezina, 14,5 km. Trzymamy się szlaku niebieskiego. O, jest jesiennie, jest fajnie. Złoto-czerwone kolory, jest bardziej kolorowo niż jak byłem na szlaku Swarzewskim 20 marca i się dopiero sezon budził do życia. Wytłumaczę tutaj małą rozbieżność w zeznaniach pomiędzy tym, co mówiłem na dworcu, że najpierw do Żeliszewa będę szedł, teraz do Mrzezina. Jak rano swoje zwłoki z łóżka targałem, to chciałem zrobić opcję minimum, bo nie czułem mocy. Jak tutaj już przyjechałem na miejsce, moc jest, opcja maksimum, dokładamy 3 km i idziemy do Mrzezina. Punktem pierwszym na pierwszym kilometrze szlaku będzie dojście do Zatoki Puckiej, zwaną panoramą na Hel i wspomnianą Zatokę. Ja już widzę po pogodzie, że jeżeli kiedykolwiek będę miał wątpliwości, czy ze względu na stan zdrowia pogorszający się, czy coś takiego, się ruszyć z domu, czy zalegnąć w łóżku w sobotę, ruszyć się zdecydowanie. Pogoda jest po prostu przebajkowa. Zobaczymy to właśnie nad zbliżającym się na horyzoncie właśnie linią brzegową Zatoki Puckiej. Pogoda jest petarda, ja bym się zapłakał, jakbym się obudził, zobaczył taką pogodę i jednocześnie miał się usprawiedliwić właśnie, że mi się nie chciało nigdzie ruszyć. Kilometr pierwszy szlaku. Szlak już nas nagradza pierwszą niespodzianką, gwałtowna zmiana otoczenia, krajobrazu. Jesteśmy na molo w Pucku z przepięknym widokiem, przy przepięknej pogodzie na Zatokę Gdańską. No naprawdę bym się zapłakał, jakbym został dzisiaj w domu, to byłoby tragedia. PTTK ma do poprawienia oznakowanie szlaków. Ja za pierwszym razem, jak szedłem na szlak Swarzewski, myślałem, że się zagapiłem, bo po pierwszych dworcowych oznaczeniach początku szlaku gdzieś mi się oznaczenia zgubiły i musiałem skorzystać z mapy internetowej. Tym razem jestem przepięty na szlak niebieski, zacząłem z powrotem od dworca i znowu się okazało, że po pierwszych paru znaczkach oznakowanie zanika i faktycznie się tutaj nie pojawiło aż do tego pierwszego miejsca, momentu, w którym jest molo. Ubrałem się dzisiaj, żeby skorzystać z tego, żeby umieć dojść do końca trasy. Ubrałem się na lekko. Mam ze sobą tylko właśnie taki 13-litrowy mały plecaczek. Nie jestem dociążony, jak zazwyczaj lubię, moim plecakiem od 8 kg wzwyż. Pomimo, że może być mokro, chociaż widzę, że pogoda dopisała nie będzie, to buty też mam lekkie Adidasy, nie swoje desanty, które by zniosły wszystko, ponieważ to też chodzenie na lekko maksymalnie zwiększa zasięg, zmniejsza zmęczenie. Więc może teraz tradycyjnie, tak jak ja lubię, wyjmę moją papierową mapę i pokażę, jaki jest plan. Tutaj właśnie już z miejsca, in situ, nie komputerowe jakieś wydruki. Jaki jest plan wycieczki? O, statywu nie brałem. W celach tych, co ostatnio wspominałem, czyli żeby było lżej. Tu mamy super oświetlenie, więc ja skorzystam i przedstawię plan wyprawy. No, elegancio. Więc tak. O, firmowy długopis, chyba setny wyniesiony. Będę miał wyrzuty sumienia jeszcze trochę. Jesteśmy w Pucku. Przedostaliśmy się tu do punktu pierwszego, do portu. Pierwszego portu wojennego po zyskaniu niepodległości przez Polskę. Szlakiem niebieskim udamy się wzdłuż krawędzi Kępy Puckiej, bo tak nazywa się nasz szlak, przez Las Żółcewski, Samożycowo i Zamek Neogotycki w Żółcewie. I teraz opcja, tak, ale tutaj mamy Aleję Sobieskiego, to jest aleja zrobiona, matko, ja tu uciekam, z lip. O. Aleja lipowa. I teraz tak, jak właśnie bym się słabo czuł, pierwsza opcja była, że schodzę w Żeliszewie na pociąg powrotny. Już czuję, że jeżeli się będę gorzej czuł, to coś ignoruję i przejdziemy dodatkowo tutaj szlakiem do, jak się nazywa, do Mrzeźna, do następnej stacji i stąd będziemy dopiero wracali. Czyli razem, jeżeli idzie o ładny rzut na całość Polski, będziemy właśnie szli tutaj przepięknym szlakiem przy tak kosmicznej pogodzie, że ja po prostu nie wierzę.
A, to jest moment na przebitki, tak. Przebitki powodowane muzyczką. No, przebitki zrobione, trzeba uciekać dalej. Mam teoretycznie pociąg w okolicach godziny 15. To daje mi 5 godzin, żeby się wyrobić, żeby później nie czekać jakieś 1,5-2 godziny na następny. Zapas wydawał się fajny, tylko jestem na pierwszym kilometrze i jestem tutaj już prawie 30 minut, więc powodzenia dla mnie. Pierwsze oznaczenie szlaku się znalazło 2 km od początku tego szlaku, więc gratuluję obsłudze. Mamy szlak niebieski krawędzią Kępy Puckiej, za mną przepiękna linia brzegowa Zatoki Puckiej. To są fajna, specyficzna plaża. Zazwyczaj morze, no to mamy plażę i się zaczyna woda, a tutaj generalnie to tak widać, że jest więcej takiego trawnika spadającego do morza niż piachu, więc jest takie fajne łąkowe wrażenie, nie takie piaszczysto-plażane, jeżeli takie słowo istnieje. No, idziemy dalej. Jak widać, pogoda jest petarda. Ja jestem tak troszkę nie najlepiej się... To znaczy nie najlepiej. Dobrze się ubrałem jak na warunki, które przewidywałem, czyli mamy koniec października. To nie jest las, żeby wiatr nas chronił od powiewów zimnego morskiego powietrza, więc zamieniłem polar, który fajnie grzeje, jak nie rusza się powietrze, ale jak wieje, to nas wywiewa nam całą ciepłotę na softshell. Wszystko z plastiku. Na softshell. No i właśnie jak idę, jest bajkowa pogoda, jest ładnie ciepło, to jest troszkę ciepło. Z drugiej strony mówię, no jestem w takiej kondycji, że się nie odważę rozebrać, tak jak miałem to miejsce w marcu, gdzie poczułem właśnie ten zew nadchodzącego sezonu, bo tutaj mamy zew odchodzącego sezonu letniego, czyli się nie dobić. Na co tutaj trafiliśmy? Na rekordowo wąską plażę. Mamy schodki, których jest bardzo dużo, bardzo mała plaża, taka w okolicach 2 metrów i lazurowe wybrzeże Zatoki Puckiej. Tam co widzimy to oczywiście dla osób, które są nie z regionu, Półwysep Helski. Ładnie przybliżymy. O, widzę tutaj, że to jakiś ośrodek wypoczynkowy, kempingowy. Nie ma takich tłoków, jak to mówili. Więc tłoki na Helu 20 października nie ma, nie istnieją. Śmiało można przyjeżdżać pod namioty. Tutaj widać też ładnie jesienny klimat. Takiej ładnej złotej jesieni. Więc polecam. Póki co szlak jest dosyć cywilizowany i idzie się dobrze i ładnie i sucho. I słoneczko właśnie tutaj między koronami drzew nam prześwituje. Mam nadzieję, że piły z tyłu nie będą za bardzo zagłuszały. Tutaj jest taka rzecz, na którą trafiłem i ostatnio zaczyna na mnie dosyć mocno denerwować i będę przeciwnikiem tej formy deweloperki. No ale się gościu, kurde, uwziął. Kosiarka tu za mało, więc jeszcze agregat uruchomił. Zobaczcie, idę linią brzegową wzdłuż szlaku, który kazał mi wcześniej odbić w prawo w kierunku lądu. Nie wiadomo dlaczego, a to dlatego, ponieważ w pasie nadmorskim była zgoda dewelopera, władz na postawienie przez dewelopera
bloków mieszkalnych, więc strasznie fatalny, ohydny widok takiego właśnie ładnego, dzikiego pasa nadbrzeżnego, a tutaj są bloki poustawiane i ja dalej będę miał problem, żeby przejść, bo osiedle jest zamknięte, jest furtka i teoretycznie zobaczę, czy się da przejść między plażą a tym ogrodzeniem właśnie tej wspólnoty mieszkaniowej. Mówię, no paskudna rzecz, żeby dla kilkudziesięciu osób całe społeczeństwo miało odcięte właśnie drogę i ładne właśnie dzikie widoki. Można było to ulokować naprawdę 200 metrów dalej, też by się nic nie stało. Jak się okazuje, fatal error, aż mnie dziwi pierze, że to jest legalne. Ten płot tam wchodzi do samej wody i przejścia nie ma, żeby kilka ludzi mogło się pocieszyć fajnym bytowaniem. To dziw mnie bierze, że to jest legalne i że żadne przepisy tego nie zabraniają. Bo dla mnie to jest nienormalne, że nie mogę przejść linią brzegową, bo płot od bloków to zagraża, masakra. No dzikości generalnie to tutaj jako tako nie ma. Miłe zaskoczenie wiata do odpoczynku i rekreacji na szlaku. To jest od strony południowej tego, co jeszcze raz pokażę, bo dla mnie to jest po prostu obraz absurdu. Mamy ładnie mapę szlaku regionu. No i jak się właśnie okazuje, płot, koniec przejścia. Bo ludzie sobie zrobili tutaj bloki. Żeby nie było, to chyba coś świeżego jest, bo moje dwie internetowe mapy pokazują, że szlak przebiega to prosto tam. A tutaj z kolei jest tak. O, żeby nie było. Ja przez ten sezon przeszedłem pieszo od Helu, właśnie w kierunku Gdyni. To jest pierwszy raz, jak odstrzeliło na siłę płotem od linii brzegowej. Bardzo fajny ukłon w kierunku turystów. Jak widać, tutaj jest bardzo fajna, dokładna mapa turystyczna ze wszystkimi szlakami. Przy tej wspomnianej wiacie, jak już dałem upust swojemu zdziwieniu, no, połączenie ze światem i okolicami. Więc zobaczcie sobie jeszcze raz, jak to fajnie wygląda. Widać, że nówka sztuka. Dalej idziemy w kierunku plaży, która też jest fajnie oryginalnie zrobiona, przez to, że tutaj jest dosyć stromo. Więc zejście nie jest typowe, płaskie, tak jak to się kojarzy przy pełnym morzu. O, profesjonalna zmiana ujęcia. Strome schodki w dół plaży. Idziemy, oczywiście, że idziemy. Nie po to tu przyjechaliśmy, uwaga, ślisko. Chociaż tak powiem, jak mam świadomość, że do przejścia mam jeszcze jakieś 10 km, to tak dwa razy się zastanawiam, czy mi się chce schodzić i wspinać z powrotem. No ale to jest tak urokliwe miejsce właśnie i widoki są tak troszkę inne niż na płaskiej plaży od Władysławowa na zachód, czy od Jantaru na wschód. No naprawdę uważać, żeby się nie zwalić. Ostatnia to już tutaj improwizacja. A, jesteśmy na plaży. Jak widzicie, specyficzna plaża, specyficzne schodki na tą plażę i specyficzny, super fajny widok. Dosyć gorąco jest. O, wideo, selfie, żebym też miał pamiątkę. Tutaj bilans bieli sobie, bilans jasności może mieć problemy. Jaka absolutna cisza, jakby człowiek był pośrodku niczego. Kapitalna sprawa. Ja bym sobie zaryzykował i poszedł tam do tyłu tak długo jak się da, ale się boję, że dojedę do momentu, w którym tego przejścia nie będzie i będę musiał się kilosy cofać, więc chyba nie zaryzykuję, a tu z kolei jest na tyle stromo do podejścia. O, tam jest nawet pionowo, żeby nie było. To nie będę chciał ryzykować, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dobra, zobaczycie, jak ja to zobaczę, bo mi na razie to słońce się odbija, więc zmiana. Taki fajny stalowy widok. To chyba też jest charakterystyka akurat tego miejsca, bo jak właśnie ostatnio szedłem do Władysławowa, to też zauważyłem właśnie, że z poziomu plaży ta woda jest taka stalowa. Ale cisza absolutna, coś fantastycznego.
Ja zobaczę, czy ja to dam w nagraniu, bo akcja tego materiału w tej chwili to jest trochę jak film o facecie w łódce. Dobra, dalej idziemy. W sumie, żeby tradycji stało się zadość, miesiąc temu, dwa miesiące temu kontynuowałem tradycję maczania palców w zbiornikach wodnych. Wtedy to było nad Niemnem i we wspomnieniu nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w Dnieprze, jak wspomniałem, też się moczyłem przy okazji podróży do Czarnobyla, więc jesteśmy w Pucku, tu się odbyły zaślubiny Polski z morzem. Tak, więc co, zaliczone, idziemy dalej, na schody i ciach dalej. Nie wiem, czy to tutaj widać, widzę, że widać. Szlak jest mało uczęszczany, na podstawie czego to wnioskuję. Tego, że włażę cały czas w pajęczynę. O, teraz zbieram co kilkadziesiąt centymetrów wiązkę pajęczyn. Mam nadzieję, że mi obiektywu nie uwali. Tak, no i po tym to widać, że jest kupa liści, po których zdaje się nikt ich nie rozchodził. Jeżeli to może o czymś świadczyć. Jest ładnie jesiennie, lepiej to wygląda niż właśnie w marcu, gdzie są gołe kikuty drzew. Jest kolorowo, czerwono, żółto. Ja generalnie jesieni nie lubię, bo jestem takim świadectwem właśnie cykliczności procesów życiowych. Coś się zaczyna, coś się kończy, odradza pod inną postacią. No, to mi się filozofia łączyła. Idziemy dalej, widzę, że wychodzimy ze ściany lasu, więc za chwilę jakaś szersza perspektywa. Następny punkt, tak w ogóle, to za parę kilometrów jest zamek w Żucewie. A więc tak wyglądają granice finansowania szlaków turystycznych. To, co chyba ostatnio widziałem i pokazywałem, jakie ładne, to będzie ostatnia rzecz na tym szlaku. Koniec granicy administracyjnej Pucka. Kończy nam się właśnie wspomniana kostka. I zaczyna coś, co ja lubię, właśnie takie dzika ścieżka. Jest troszkę mokro, mam nadzieję, że wybór Adidasów, żeby było lekko i szybko, mi się nie zemści. Po prawej stronie przestrzeń otwarta. Po lewej stronie 10 metrów i mamy morze za tą pionową skarpą. Dobra, ja się muszę skupić nad nogami, żeby się na tym błocie nie poślizgnąć. Jest fajny kontrastowy widok. Idzie się monotonnie, bo po horyzont jest tylko ścieżka. Ale za to po lewej stronie, ciach, przerwanie krajobrazu, mamy morze. No, to dalej. Ups, kałuża. Widoczki bardzo oryginalnie. Idziemy sobie łąkowo. Przed nami wspomniane kilka razy morze, no ale jesteśmy nad morzem. Jak jestem w lesie, to wspominam o lesie. Idzie się szybko dosyć, ponieważ właśnie jest prosta, fajna przecinka. Ze względu na słabą kondycję fizyczną, fajnie byłoby zrobić film drogi, ale byłoby w kosmos nudne. Tak po cichu, bez gadania. Charakter polny krajobrazu zmienił się na leśny. Może paproci. Jest dosyć fajnie po przejściu tego nudnego kawałka polnego. Weszliśmy do lasu Żucewskiego, więc niedługo możemy się spodziewać samego zamku. Cały jestem odpajęczony. Jeszcze nie byłem na takiej wycieczce, że po powrocie do domu ja będę chciał się od pajęczyn umyć. Wszystko się klei. Wideo selfie. Troszkę szersza perspektywa. I zanurzamy się z powrotem w las. Następne połączenie. Pajęczyna. Następne połączenie przy zamku. To z tyłu za mną, to nie jest zamek, którego się spodziewałem jako następną atrakcję zobaczyć. Tego się nie spodziewałem, to jest coś nowego, bo ma 3000 lat. Żartuję, to jest rekonstrukcja chaty słupowej, która powstała na miejscu dawnej osady, ponieważ jak się tutaj dowiedziałem z tej mądrej książki, Zatoka Pucka znajdująca się tutaj kiedyś była jeziorem, była oddzielona od morza i tutaj znajdowała się właśnie taka osada.
Więc obejrzymy sobie tą chatę, jak ona jest zbudowana. Skoro to jest taka ciekawostka, to skorzystajmy z niej wszyscy. Więc chata opiera się na wspomnianych słupach, co by tłumaczyło dobrze jej nazwę. Fajna jest konstrukcja ścian, sobie zobaczcie. Tutaj może przejdziemy. Składa się z dwóch rzędów słupów, pomiędzy którymi jest izolacja. To jest takie coś, jak chyba przed tym, zanim wynaleziono styropian. Dodatkowo wszystkie otwory, szpary pomiędzy słupami są uszczelnione mchem. Więc no, ten mega ciekawa rzecz, zupełnie się nie spodziewałem. Ładnie zrobiona. Tutaj dam, jakby ktoś chciał sobie przeczytać dokładniej, to dam zbliżenie na historię tego obiektu. O, tutaj w razie czego sobie możecie zapauzować i doczytać. A ja ruszam dalej. Zbliża nam się godzina 12, czyli mamy za 2 godziny, jakieś za 3, prawie za 3 godziny będę miał pociąg. Jestem pomiędzy, no jestem w Rzucewie. Więc w połowie odległości, można powiedzieć. No i trzeba iść dalej właśnie, żeby jeszcze obejrzeć zamek, gdzie szczerze mówiąc jest, ten zamek będzie mniej prawdziwy niż to, co tutaj oglądamy, ale to na miejscu. To też nie jest zamek w Rzucewie. Okazuje się, że to, na co tutaj wpadłem, to jest szerszy projekt. To jest park rekonstrukcyjny Osada Łowców Fok. Więc jest to grupa zrekonstruowanych obiektów. Z tyłu za mną chata szamana. Więc będziemy musieli tu z Moniką wrócić jeszcze normalnie samochodem, tylko właśnie, żeby tą zrekonstruowaną całą osadę, jak się okazuje, sobie zobaczyć i zwiedzić z konkretną wiedzą, bo ja niestety muszę przelotem iść dalej, żeby mi się plan dnia nie sypnął. To jest zamek. Szedłem sobie trochę zamyślony, patrzyłem się w wodę i w morze po lewej stronie, że prawie ominąłem zamek i bym poszedł dalej, trochę się musiałem cofnąć. To, co jest za nami, na mapach widnieje jako zamek Jan III Sobieski. Tutaj robię przerwę. Dlaczego? Ponieważ ani jedno słowo w tej nazwie nie jest prawdziwe. To nie ma z Sobieskim nic wspólnego. Zamek został wybudowany 200 lat po jego śmierci. Więc siłą rzeczy tutaj w tym zamku nie mógł nigdy być gościć. Oraz ta budowla nigdy nie pełniła roli obronnej, fortyfikacyjnej, więc nie jest to zamek z definicji. Ten dworek, pałac, został zniesiony nakładem prac rodu Below, jeżeli dobrze kojarzę, Below, pruskiej rodziny szlacheckiej. Tak więc było to rezydencja generalnie, no pałac, jeżeli już by chcieć coś tak mniej więcej jakoś to wynieść nazwowo do góry. W tej chwili tutaj znajduje się elegancki, powiedzmy, hotel, ponieważ ja jestem sceptycznie nastawiony do słów luksusowy, elegancki, jeżeli coś jest zbudowane w miarę świeże. Do tego historia jest przylepiona jakaś sztuczna, nieprawdziwa i oddziela się ludzi od ich pieniędzy właśnie upgrade'ując historię miejsca, pomimo że Rzucewo swoją historię ma kapitalną i nie widzę powodu, żeby nakładać coś, co wydawałoby się bardziej wypasione, tak jak przykładowo, nie wiem, zamiast rezydencji czy pałacyku, zamek, jak to brzmi wypasione, prawda? Ale to jest moja historyczna tutaj już ten zafiksowanie, że nawet jeżeli historia jest mniej spektakularna, to lepsza jest prawdziwa niż taka wymyślona pod publika. Idziemy do góry, zrobimy sobie szybkie zdjęcie panoramy i dalej w drogę.
trochę to słabo wyeksponowali, ale po tym wspomnianym zamku, nie zamku Jana III Sobieski, Jan III Sobieski, udajemy się Aleją Sobieskiego. Mają tu uderzenie na tego króla. Aleja Lipowa, więc XVII wiek, więc ja teraz dopiero się zorientowałem, że to jest to. No, droga jak droga, drzewa jak drzewa. Idziemy dalej. Pociąg za 2,5 godziny. Tak mam nadzieję przyjść, żeby została mi jakaś taka, nie wiem, w najlepszym wypadku godzinka do czekania, bo widzę, że chyba się wyrobię zgodnie z czasem, ale po 15 km marszu człowiek będzie rozgrzany, no i jak się usiądzie, będzie czekało, zacznie się wychładzać. To, co ja mam w plecaku, to generalnie jest oprócz 1,5 litra wody tylko i wyłącznie dodatkowe polary i docieplenia, właśnie na wypadek, gdyby było trzeba czekać dłuższy czas na pociąg. No. Dobra, nagranie. Dlaczego nagranie? Bo się zanudzę. Ja już widzę, że sens tej Alei Lipowej nie polega na jej atrakcyjności wizualnej, tylko na konsekwencji. Ile można iść? 5 cm. Tak, z 5 cm będzie. To jest 2 kilosy i jest nuda. Asfaltową drogą donikąd, znikąd. No i sobie zrobię przerywnik, bo zaczynam słyszeć głosy w głowie. I to nie swoje głosy. Co one mi każą zrobić? Mały przerywnik, to może teraz tak. Powolutku zbliżamy się do końca tej Alei Lipowej. Nieszczęsnej, bo kurczę, naprawdę odmienne stany świadomości. Tu był mój pierwszy punkt decyzji. Jeżeli bym się nie czuł specjalnie, odbijam do wspomnianego Zelistrzewa i czekam na pociąg. Pociąg jest o godzinie 15. Jak widać, mamy w pół do pierwszej, czyli to byłoby słabe rozwiązanie, bo raz, że nie czuję się gorzej niż czułem się rano, więc nie będę czekał przeszło 2,5 godziny. Czyli wybieram opcję swoją dłuższą, udajemy się tutaj do Mrzezina. Do Mrzezina i tutaj zamierzamy skończyć tą naszą wycieczkę. No. Dobra, usłyszałem jakiś głos inny niż ze swojej głowy. Można iść dalej. Koniec Alei Lipowej. Prawdziwa deprywacja sensoryczna. Kurczę, coś niesamowitego. Jak się zanudziłem. Doszliśmy do Osłonina. Mówi wam to coś? Mnie też nie. Idziemy dalej. W regionie panuje duma z miniętej przeze mnie Alei Lipowej. Jest to tablica upamiętniająca tą aleję z lat 30. Fotografii z lat 30. Wiecie, co się stało z fotografem? Nikt nie wie. Taka psychodeliczna ta aleja. Zresztą widać ładnie na zdjęciu. I to jest właśnie ten. To jest fajne w takich pierwszych wycieczkach, że widzimy rzeczy, których w życiu byśmy z pokładu samochodu nie zobaczyli. Moglibyśmy obok tego nawet przejechać 100 na godzinę, nic by nie było widać. A ja tutaj byłem zdziwiony. Z atrakcji historycznych się spodziewałem tylko tego pałacu zamku w Rzucewie, a znalazłem neolityczną osadę łowców fok, do której trzeba będzie wrócić, czy choćby właśnie takie pomniki przyrody, przez które dostałem odmienne strony świadomości, czy właśnie nawet tkanka samych wiosek, bo to też się niesamowicie zmieniło za dzieciaka. Ja pamiętam, że te wioski były zazwyczaj, szczególnie z dala od dawnych do dróg, raczej takie brudne, zniszczone i tak dalej. Unia, widać, sypnęła kasę. Nigdzie, gdzie nie byłem, jeszcze nie było jak to nazwać, biednie, jeżeli chodzi o architekturę. Wszystko jest odnowione. Naprawdę robi wrażenie. Takie rzeczy można docenić właśnie tylko z buta. Kolejny przerywnik. Rezerwat BK. Wczoraj i dzisiaj. Znacznik, gdzie jesteśmy. Drogowskaz. Jak widać, do mojego Mrzezina zostało 5 km. A to oznacza, że powolutku widać koniec. Zostały mi ostatnie 3 km, więc nie wiem, jak będzie na miejscu. Jakby było trochę ludzi, to się nie zdobędę na odwagę pogadania. Chciałem już tak podsumować w sumie, bo ta wycieczka jest taka też właśnie do powtórzenia, bo pokazałem dokładnie, gdzie jestem, gdzie będę. Więc polecam. Szlak jest bardzo malowniczy, jest bardzo zróżnicowany. Co chwila coś się dzieje, oprócz Alei Lipowej. Tam się nic nie działo.
Przebiega przez teren płaskie z przewyższeniami, lasy, pola, tereny nadmorskie, więc no, naprawdę bardzo szybko ten czas zleciał. Było bardzo fajnie malowniczo. Dwa trudniejsze kawałki, nudniejsze kawałki to były właśnie ten pomiędzy Puckiem a Lasem Żucewskim. Tam się po horyzont szło polem. No i właśnie, ale i wspominałem. No i właśnie ten kawałek. Więc pogoda się super trafiła na 20 października. Wieje, pewnie będzie ten mikrofon trochę wiał. Teraz już słońca nie ma i raczej nie będzie, ale w tym momencie, gdy powinno być, to było. Więc no mega udany wypad. Dobra, jeszcze pewnie tam cichsze jakieś nagranie, czy jakieś wejście dam już, no oczywiście wjeżdżającego pociągu na peron, bo to musi obowiązkowo być. Konstrukcja filmu ramowa, kamerowa. No to było trochę straszne. I koniec! Udało się. Jesteśmy w Mrzezinie. Zaplanowany odcinek szlaku, który sobie zaplanowałem, bo był zaplanowany, przeszedłem. Wyszło, miało wyjść 15 km, tam 14,5. W realu wyszło, tego co patrzyłem, co mi telefon pokazuje, to wyszło, że to będzie kilometrów około troszkę ponad 17. Przez to, że byłem ubrany ultra lightowo, czyli właśnie adidaski, jak wspominałem, i mały plecaczek, to nie czuję tego dystansu. Pewnie w domu troszkę będzie, jak już się człowiek rozbierze i odsapnie, to już trochę będzie pewnie bardziej to czuć, bo to zawsze czuć, to jednak prawie dwie dychy. Ale generalnie nie jest źle, mówię, fajnie, że te wyjścia, jak tam gdzie sobie chcę, to idę z obciążeniem, bo to naprawdę robi fajniejszą formę, więc przejście tak na leciutko teraz tego kawałka to zero wysiłku, nawet w takim właśnie niespecjalnym samopoczuciu, jak jestem. Zobaczmy, co my tutaj teraz mamy z rozkładem jazdy. Bo ja się obawiam, że troszkę będzie trzeba poczekać. No, rozkład jazdy do 29 września, jakbym tu był, to bym miał za 20 minut. A tak wychodzi 1 września. Oj, słabo. 14:59, no tak jak wcześniej myślałem, wcześniej żadnego nie będzie. A mamy godzinę za 21. Co my możemy tutaj z tym zrobić? Zobaczmy na mapę. Ja już podejrzewam, że to jest, jak chcę zrobić, jest troszkę głupie. Głupsze niż mądrzejsze. My się znajdujemy tutaj. I skoro mam półtorej godziny, troszkę mniej, to teoretycznie czy mi się by chciało przejść na następną stację do Redy Rekowo. Tylko to jest odcinek 4 km. Godzina czasu i teoretycznie bym miał 20 minut tylko czekania. Plus minus ten czas jazdy. I bym się nie nudził. Czyli w praktyce taki odcinek to by był taki kawałek jak stąd tutaj. No nie wiem. Nie wiem, czy chcę dobijać jeszcze nogi kolejnymi 4 kilometrami. Nie no, idziemy. Nie będę kurde półtora godziny czekał na tym, na przystanku. Półtora godzina 30 minut. To jest stanowczo za dużo. 4 kilosy szybko zleci. Dobra, tam. Nie powiem, cieszę się, że wybrałem sobie jeszcze dodatkowy odcinek. Jest bardzo ładnie widokowy, żeby nie trząść. Tam jest Reda. Tam jest kawałek, w którym bym zamknął swoją wymyśloną na ten sezon linię Hel Gdynia. Resztę odcinków już przeszedłem. Teraz, jak wspomniałem, nie chcę mi się czekać
Nie chce mi się czekać 90 minut, półtorej godziny, więc idę na następną stację. Czas szybciej zleci, może mniej za bilet zapłacę. A droga bardzo malownicza, tory kolejowe, zobaczcie jak ładnie. Widoczne w jesiennych barwach. To nie będą zmarnowane 4 km. Więcej ładnych widoczków. Nieźle, mija 22 km, więc powolutku zbliżam się do następnej stacji. Fajnie, że nie poszła ze mną Monika. Przy dystansie planowanym mniej więcej 12 km na początek skończę coś z około 23 km. Myślę, że ten jakiś taki rozwód gwarantowany mógłby być, albo przynajmniej długie, długie, ciche dni. Czy może pan tak nie na tym młotkiem? Ciężko się skupić. No, można. Ale jak ja do domu dojdę z samej stacji w Pruszu do chałupy 2 km, to kurde, nie wiem, chyba taksówkę wezmę. O, światełko nadziei, energii pozytywnej. To co, proszę Państwa, widzimy po prawej stronie, to jest wskaźnik kolejowy dla maszynisty, który mu mówi i ostrzega, że zbliża się powoli do stacji przystanku kolejowego. Więc cieszę się również i ja. Wskaźniki takie są 3, z 3 czarnymi poprzeczkami, z 2 oraz 1. Nie pamiętam tylko w jakiej odległości one od siebie są ustawione, więc to jest zagadką. No ale coś się dzieje przynajmniej. Dobra, znalazłem. Wskaźnik W16 oznacza, że za wskaźnikiem w odległości hamowania pociągu znajduje się przystanek osobowy. Ustawia się przed przystankami osobowymi nie posiadającymi semaforów z prawej strony, do którego się odnosi. Więc teraz, jakbym znał masę pociągu, to bym był w stanie wyliczyć jego drogę hamowania. Czyli niedużo się dowiedziałem. A może autobusem jest przystanek? Podchodzimy. Od poniedziałku do piątku. No nie, jest sobota. To porażka. Udało się. Zakończenie wycieczki drugie. Udało mi się dojść do Redy, Rekowa i ja to dalej nie idę. Nogi mi trochę wysiadają i mam ogólny mętlik w głowie. Teraz zobaczę jeszcze do ilu mi się zwiększył dystans realnie pokonany. Już tu mam telefon. Do przyjazdu pociągu zostało 20 minut, tak jak to miałem wyliczone. I tak, wskaźniki kolejowe to już mamy ogarnięte. I teraz jeszcze musimy sobie zobaczyć, ile żeśmy przeszli. Czy będzie rekord? Czy ja to czuję? No, Monice by się nie spodobało. Mamy 22 km zrobione z trasy, która miała mieć w najlżejszym wariancie 12. To co, dziękuję za uwagę. Fajna wycieczka, fajnie, że się zdecydowałem. Cześć wszystkim, ja ten materiał dam chyba na początku, bo ja nie wierzę w co się wydarzyło. Wycieczka się udała, za chwilę zobaczycie, bardzo fajna, energetyczna i w ogóle. Zrobiłem 22 km, co później też zobaczycie. Idea jest taka, że wydłużyła mi się trasa z 15 do 22 km i czekałem już na pociąg na tym 22 km piechoty. Okazało się, że był wypadek na trasie Hel Gdynia Główna. Ruch przy pociągu wstrzymany na nie wiadomo jak długo. Ja mam 22 km w nogach, godzina jest 16, po 16. Ja z jakiegoś Rekowa idę do Redy Głównej na przystanek na SKM-kę, na cokolwiek z innej magistrali. Więc to jest mikroprzygoda. No naprawdę, naprawdę kurde, będę miał w nogach. Szok. Ja tam dojdę, zresztą ja tam dojdę, to chyba to już będzie po ciemnicy. 30 km w nogach powinno być. Mikroprzygoda, nieplanowane, ale tak jakoś niefajnie. Dochodzi 18, jestem w Pruszczu. Co za moc przygody była.
Miałem iść przez jakąś godzinę na stację Reda. W ciągu tej godziny miał przyjechać miały dwa pociągi. Jeden to tak na styk jakbym przyszedł, drugi trochę wcześniej, więc na bym się nie wyrobił. Skończyłem z dystansem 28 km. Widziałem, jak ten jeden przyjeżdża, ten ostatni, i straciłem odbieganie na tym 27 km, więc stałem na peronie i nie zdążyłem do niego wsiąść. Takie było smutne. Całe szczęście przyjechała spóźniona SKM-ka, ta, która miała być wcześniej, i w nią się udało wsiąść. Więc moc nieplanowanej atrakcji generalnie. Dobrze, że zdecydowałem się przejść tą jedną stację. Zejść niżej, bo gdybym ja czekał pół godziny i by się okazało tam wyżej, w tym rzezinie, że nie ma transportu, to byłoby ciężko. No ale już jestem na miejscu w domu. Moja przygoda super niekontrolowana, rewelacja.